Siemanko, dzisiaj tutaj mamy paczuszkę o 24MX. No i co, no otwieramy, nie? Daj, patrz, tu jest, żeby nie używać nożyka, więc tylko otwieramy te, a tu dalej to nie wiem, jak ty to jakoś tu się coś wymyśli. Nożyk, tępi jak... Przegnysz. Daj, no od tego to ja do ciebie chciał. Bieraj do kładzisza, jeszcze będzie... No, jako ten, holownicze takie. Zamiast tyrtryki. Dobra, tutaj wezmę tylko natnę tak trochę, żeby to otworzyć. Oj, a! Ulala! Niezły! Gdzie tu jest instrukcja obsługi? A instrukcję to ktoś przeczytał? Jak nie rozkładać namiotu? Kładzisz wyścigowy Dave'a na Dakar już przygotowany! 129! Numery startowe są. Robimy jeszcze test rozkładania namiotu. Ciekawe, ile czasu się wzejdzie. Dobra, to tyle czasu zeszło się z rozłożeniem. Wybaczcie, że maszyna nie umyta, ale jeździ się codziennie, nie ma czasu. Nie ma czasu na umycie sprzęta, ale łańcuch nasmarowany. To cóż ja wam mogę powiedzieć o tym namiocie? Pierwsze co tak się naprawdę rzuca w oczy, to jego wielkość. Naprawdę jest spory i powiem wam, trzy maszyny pokroju tej detetki, czyli krosówki, enduro, spokojnie tu dadzą radę. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tego namiotu, to na pewno warto powiedzieć, że bardzo szybko się je rozstawia. Praktycznie tylko tu, aby wam weszły zaczepy 4 wokoło. Tu macie jeszcze regulację, możecie podnieść wyżej, bądź to jest obecnie na najniższym. Czyli idealnie praktycznie. Można podnieść sporo wyżej ten namiot, ale nie ma takiej potrzeby. Bardzo to jest tak zrobione fajnie, że wystarczy przycisnąć ten przycisk i macie wszystko ładnie ogarnięte. Składacie, podwyżacie. Tak jak widzieliście, udało mi się ten namiot rozstawić samemu, więc jest to na pewno wielki plus. Z minusów ciężko mi coś tu powiedzieć. Nie wiem, jak te plastikowe elementy. Mam nadzieję, że wytrzymają. Tu macie już metalowe. Myślałem, że to plastik, ale jednak nie. Tu na rogach macie ten zrzep przyczepny. Więc tak jak mówię, bardzo szybko się to rozkłada. Jeśli ten materiał z tego pawilonu będzie wytrzymały, to praktycznie no wad to jeszcze nie znalazłem, chyba że to się zacznie rwać, ale myślę, że nie, bo
Bo raczej chyba by sobie MX nie pozwolił. Wiem, że teraz MX od 26 marca, zdaje się, będzie promocja w środkowo-wschodniej Europie. Ciężko powiedzieć, czy Polska się do tego zalicza. Chyba się zalicza, z tego co się zorientowałem. Więc będzie można taki namiot sporo taniej kupić. Nie chcę mówić o następnym konkursie, bo jeszcze się nie rozliczyłem ze starego. Ale w środę jest już taki, myślę, ostateczny termin, kiedy będę miał wlepy, więc... Więc napiszcie komentarz 24MX pod filmem, a 10 osób wybiorę i dostaną po 10 wlep z logiem mojego kanału, plus jedna losowa wlepa innego kanału bądź jakiejś marki, ciężko mi powiedzieć jakiej, związanej z motocyklami na pewno. Więc tak jakby dostajecie 11 wlep za komentarz pod filmem. Ile czasu zajdzie się ze złożeniem? Jeśli odliczyć czas, jaki trzeba na nałożenie tej plandeki, to tak wygląda mniej więcej rozłożenie i złożenie tego namiotu. Czyli naprawdę dość szybko się to robi, nawet w pojedynkę. Więc to na pewno jest wielki plus, tylko trzeba troszkę wprawy nabrać. Dobra, wszystko ustalone, macie co gadać? Dobra, to czekajcie. 3, 4. Ja to pierdolę! Macie to! Synek, no weź! No kurwa! To jak to jakaś kurwa! Powiedzą, że kurwa, co na wieśniaki chyba! Spróbujemy sobie rozstawić ten namiot w pojedynkę. Zobaczymy, jak to będzie szło. On się nie liczy. Kurde, moc, co ty robisz? Dziadu jeden, ksiądz, tam.